Tajcie, w 2023, jak widzicie na załączonym obrazku, czyli cofnąłem się trochę w czasie, ale tak naprawdę to mamy dzisiaj głosowanie na jedną z płyt dla tych, którzy nie wiedzą lub nic już nie pamiętają od tamtego miesiąca. Chodzi o to, że ci wszyscy, którzy wspierają kanał mogą polecić jakąś płytę jedną lub więcej, jeśli chcesz zostać wspierającym na bajka Cafe wchodzisz i tam rzucasz kwotę i za nią możesz przynieść co najmniej jedną płytę. Każde 10 zł to jedna płyta polecona. No więc dostałem takie raz na jakiś czas w tym momencie raz w miesiącu zbieram te wszystkie płyty. I, no i je wspólnie, już tutaj, wszyscy nad nim głosujemy. I ta płyta, która wygra w następnym miesiącu, o niej opowiem. Dzisiaj mam cztery takie płyty, ale za to jakie zacne płyty. Przypominam, wszystkie te płyty są tutaj w komentarzach poniżej. Jeżeli jakaś ci się podoba, lajkujesz. Czekam do jutra, do 19 godziny. I wtedy e, tak, kto z największą ilością głosów zostanie przeze mnie odpowiedziana. E, a tak, która zajmie drugie miejsce, przechodzi do następnego głosowania. Przypomnę tylko, że ta osoba, która, której płyta wygra, e, dostanie ode mnie płytę i Nadion wyśle jej e, fizycznie. Ta osoba, która tą płytę poleciła mi, to taka dodatkowa nagroda. No dobra, a co my tam dzisiaj mamy? Tutaj na kartce mam zapisane, chociaż tak naprawdę chyba z pamięci mogę to powiedzieć. Więc przede wszystkim e, drugie miejsce z tamtego czyli głosowania, czyli Rage Against the Machine i Evil Empire, później mamy Slayera z Divine Intervention, no, proszę bardzo, dawno już Slayer nie była na kanale. Mamy jeszcze kreatora, creator, kreatora co tu jeszcze nie mieliśmy na tym kanale. Z taką dopłytą Extreme Aggression. No i mamy jeszcze polski akcent, czyli Illusion. Illusion kiedyś był z pierwszą płytą, a tu mamy Illusion z drugą płytą, czyli dwójeczka. Zapraszam, żebyście głosowali i zapraszam jednocześnie do kolejnego do kolejnego jakiegoś yy, wspierania kanału i proponowania płyt. Trzymam Was mocno za gardło.